foie gras to nie tylko składnik pasztetów. Z foie gras można również zrobić ciepłe dania. One powinny być bardzo proste, takie, żeby treść sosu nie zakłócała smaku wątróbki. Tutaj widzą Państwo blok foie gras. Oprócz tego będę potrzebował masło, sól, pieprz, szczypiorek, ocet winny i ziemniaki. Ziemniaki są już obrane, są w wodzie i muszę zacząć od tego, żeby pokroić je na bardzo, bardzo cienkie plastry. Ten w ogóle odrzucam i kroję jak najcieniej. Jeśli one nie będą używane od razu, to trzeba wsadzić je z powrotem do garnka z wodą, żeby nie sciemniały. Ja przez chwilę będę milczał, bo muszę się skupić na tym niezwykle precyzyjnym cięciu. Jak to często w naszym programie bywa, na patelni masło się rozgrzewa, to znak, że czas zacząć operację ziemniak. Teraz muszę rozłożyć tutaj ręcznik papierowy i będę wyjmował te cienko pokrojone plasterki ziemniaków i robił z nich coś w rodzaju rozety. Bardzo stary francuski kucharski trik, a mówiąc po polsku sztuczka. Plastry ziemniaków są cienkie, w ziemniakach jest skrobia, więc jeśli zacznę układać te ziemniaki, tworząc z nich coś w rodzaju róży, one powinny się ze sobą zlepić. Ogień powinien być jak największy i zrobi mi się, a przynajmniej mam taką nadzieję, zrobi mi się coś w rodzaju różyczki ziemniaczanej. Jeśli się nie zlepi, to mamy w torbie butapren, więc jakoś sobie poradzimy. Na gorący tłuszcz tak i za chwilę jeszcze trzeba będzie to wszystko przygnieść odrobinę takim przyrządem i mam nadzieję, że to się zacznie smażyć i się sklei. Zaraz zobaczymy. Rozeta jest na talerzu, no chyba nie jest aż tak ładna jak te, które Państwo widzą za mną na frontonie strasburskiej katedry, ale w przeciwieństwie do nich jest jadalna. Koniecznie trzeba ją teraz przykryć, bo musi być ciepła dopóki całe danie nie będzie gotowe. A żeby ono było gotowe, winienem teraz na drugiej patelni rozgrzać nieco masła i będę smażył plastry foie gras. Króciutko smażył, na tej patelni już nie, bo te ziemniaki dość mocno się smażyły i to masło już się do użytku nie nadaje. Teraz tak, masła trochę na patelni, jak powiedziałem, niedużo. Foie gras jest bardzo tłuste samo w sobie, no ale jakiś tłuszcz na patelni musi się znaleźć. Teraz muszę wykroić tutaj dwa plastry, co nie jest zajęciem wcale łatwym. W sklepach mają takie specjalne, w zasadzie stalowe nitki do krojenia tego. Nóż powinien być możliwie najostrzejszy i drżącą dłonią zgrabny plaster foie gras wykrawuje. Nie jest to potrawa dietetyczna, proszę Państwa, ale niezwykle smaczna. I czekam jeszcze chwilkę, to masło winno być cieplejsze. A więc nadszedł już ten moment, delikatnie, delikatniusieńko plaster foie gras kładę na patelni, odrobinę soli, nieco pieprzu, ogień nie powinien być zbyt mocny, to masło nie może się spalić, ono posłuży za podstawę sosu, nie jest go też zbyt dużo, bo przecież to jest naprawdę bardzo, bardzo tłusta rzecz. Dajmy się temu smażyć po minucie z każdej strony, tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby się przygrzało. Odkrywam ziemniaki i, proszę Państwa, plaster wędruje na sam środek rozety. No ale to jeszcze nie koniec. Obiecany sos. Na patelnię, na to masło, nieco octu winnego. Dajmy się temu chwilkę pogotować i całość jeszcze trzeba podprawić. Podprawić świeżo zmielonym pieprzem. Myślę, że ten sos już jest gotów. No jeszcze chwilkę, on musi nieco zgęstnieć. Zwiększam maksymalnie gaz i on już jest dobry. Pięknie pachnie. I polewamy to wszystko od góry tym sosem. Jeszcze tylko delikatny, zielony akcencik. Proszę Państwa, foie gras w możliwie najprostszy sposób. Foie gras, katedra w Strasburgu. Do Państwa należy wybór. Co jest lepsze.
wracam na pokład, by podróż po Alzacji skończyła się tak, jak się zaczęła, ale byłaby ona niepełna bez czegoś na deser. Oto słynna alzacka tarta z mirabelkami, a tutaj mirabelkowica, czyli destylat z tych wspaniałych śliwek przede mną, filiżanka kawy na świeżym powietrzu. Wszystko smakuje najlepiej. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko. Do widzenia.